Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Internet Cafe & Supermarket Simulator 2024. No, za każdym włączeniem gry jest dokładnie to samo. Jebusa trzeba odpalić. Słuchajcie, elitarny system i marka, także wiecie... Nie są tanie rzeczy. Dobra, to idzie tak. Co tam dalej? Rachunki jeszcze trzeba, tak? Automaty, tak. O. Bardzo ładnie. I wiecie co? I tak się zacząłem zastanawiać, kurczę. Ja chyba zrezygnuję, słuchajcie, z prowadzenia tego sklepu. Jak się towar cały wyprzeda, to chyba raczej zrezygnuję. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze... Kupa roboty przy tym jest, a po drugie na kafejce więcej zarabiam, ale może by się wstrzymać, powiedzmy, do momentu takiego przetestowania, załóżmy, tego bota. To można skorzystać z pomysła widza odnośnie sposobu na zarabianie w kasynie, czyli po prostu zrobić zapis i kupić bota. Zobaczyć, jak on działa, jak na mnie podpasuje, to po prostu ten zapis wziąć i wczytać stary, nie? Bo tak de facto to nie wiadomo, o co tu chodzi. Albo już zrezygnować z tego bota, już tam nie ogarniać go, tylko ogarnąć tutaj panią Menago, pracownik internetowy. Aha, to... Czekaj, bo jakaś aktualka była. Czekajcie, co to się... O, druga sprzątaczka doszła, słuchajcie. Tego nie było. No tak, bo przed odpaleniem była aktualizacja. To nie było jej. A to od 30 poziomu... Aha, kawiarenki internetowej. Okej. Okay. A pani Menago? Kobieta, kierownik supermarketu. 25 poziom. No dobra, od 16 będziemy mieli drugiego magazyniera. Co tam oczekuje przy kasie? Dobrze, no my tymczasem, a co to tutaj ten sprzęt nie funkcjonuje, o co się rozchodzi? Zobaczmy przede wszystkim tutaj ceny, jakie są. A no właśnie. O. Ale nie wszystko, bo tu zajęte komputery są. Teraz to trzeba ręcznie. Ej. Czemu to nie można ustawić, kurczę, i żeby to już tak było? No zgapiłem się właśnie, bo zapomniałem o tym przed otwarciem sklepu, że te ceny jeszcze tutaj są takie niefajne. Ale mamy 17 tysięcy, proszę Państwa, ponad. I jeśli mowa o kafejce internetowej, to dobijamy powoli do poziomu 15. I co my będziemy wtedy mieli? Zerknijmy sobie. Stół. O, nowy stół doszedł. Wow, w ogóle patrzcie, zaprojektuj stół do gry. No fajne. Kurczę, to wszystko w aktualce poszło. Krzesła jakieś? No to krzesła to tak za bardzo to nie wiem. Ale tutaj 20 poziom. Dobra, komputer jakiś będzie? Od 18 dopiero. A czy możemy na tym jechać? Ale ten, obcy błękitny, to jest nowy. Bo kończyło się na tym. Zobaczmy monitory. No monitory to nie wiem, czy ten był. To jest zajebiste. Monitor do gier z wysokim szczotkowaniem, nie? A nie, chyba odświeżaniem miał być. Kurde, odświeżanie. Cholera, jak to z angielskiego będzie, żeby to porównać do szczotkowania? Ale ten tutaj to jest kapitalny, nie? Wysokiej klasy wyświetlacz siatką rybną. Także takie rzeczy. Nie wiem, czy ta klawiatura doszła, czy też nie. Niemniej. I mysza.
No dobra, no to co? To czekamy, aż tam weźmiemy i tego, i dolewelujemy. Ja w tym czasie spróbuję tu poustawiać to, co się zbiorczo nie ustawiło. O. Jeszcze ten nam został, tak? O, i poszło. Elegancko. Dobra, jak jest, tak jest, ale jest podwyższona cena. Co to tam? Światło zapal, synu. No. Dobra, to jest zapalone światło. No to dobra, oni tam mają ciemno, bo tam nie ma lamp. Natomiast... Chyba tak jest lepiej, bo tam to światło jarzy tak, że masakra. PC 4, PC 5. Te komputery nie są używane. Ten tu na środku stoi, królu. Królu gamingu. To jest taki admin kafejki, nie? A, ten monitor to w ogóle to jest większy niż te. No. Przydałoby się je wymienić. Dobra. To ja tego zutylizuję. Parocku, dawaj hajsiwo. Elegancko. Oni to tam jeszcze siedzą, tak? No szkoda. Ale potrzebuję trzech takich monitorów. Raz, dwa, trzy. Ty, no nie gotuj. Trzy monitory? A, bo to... No dobra. O. To zanim ten wózek widłowy przyjedzie... No, to teraz poustawiamy. Tylko podejrzewam, że ceny znowu trzeba będzie ustawić na szybciutko. Szybciutko. Ta. No, dobra, to jest jedna. I zaraz będzie druga. O, a tu już gościu zrezygnował, tylko że to mi zaraz wsiądzie ktoś. Tak, już pan nasiadła. No dobra, to poczekajmy chwilę, niech wstanie, może dzień i będziemy tam dalej działać. Może te tutaj się wymieni, sprzęty. No tak, żeby to wiecie, żeby to już tak było z prawdziwego zdarzenia, nie? Tak się, proszę państwa, pracuje. Tak się, proszę państwa, pracuje. Dobra, propozycja jest taka, słuchajcie, co by zamknąć ten przybytek tego... I zaraz będziemy tutaj kombinować, i zaraz będziemy tutaj patrzeć, i zaraz będziemy modernizować różne rzeczy. Do 19 poziomu to jeszcze daleko, więc to można sobie odpuścić, ale mamy takie tu oto stoły. Jakby to kuźwa zrobić? Monitorki żeśmy powymieniali, stoły można wymienić, a tylko te stoły to ilu gwiazdkowe one są? A, pięcio! No, bo ten jest trzygwiazdkowy. Ale to progres jest, kuźwa. To z trzech gwiazdek od razu na pięć wskoczymy. Ciekawe. Ale zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj nigdzie czterogwiazdkowego stołu. Także myślę, że można by. Dobra, to idzie do wylotu. 29 tysięcy mamy na koncie. Rzuca tym, kurwa, sprzętem. Co on się to będzie przejmował? No idzie wszystko do wylotu. Będzie totalnie wszystko nowe. Natomiast jeżeli mowa o sklepie spożywczym, to tak szczerze powiedziawszy, bilans, kuźwa, tutaj, jeżeli chodzi o jego prowadzenie, to jest tak nikły w stosunku do tego, co na kafejce zarabiam, że tak de facto mnie się naprawdę, proszę państwa, naprawdę opłaca mi się wypieprzyć wszystkie te lodówki, regały,
O, i kasjerkę. Chociaż kasjerkę to bym zostawił. Kasę bym wypieprzył. No i po prostu najzwyczajniej w świecie skoncentrował się tylko na tym profilu działalności. Kafejka pod jurną sasetką to całkiem nieźle brzmi, słuchajcie. Powiem szczerze, że gdyby była taka w Warszawie, to ja bym chyba przestał korzystać z internetu w domu. Jeśli to by jeszcze było jakby rozwiązanie, które oddawałoby rzeczywistość, to już całkiem. Dobra, my musimy tutaj, słuchajcie, pokombinować, bo to nie będzie takie hop-siup, to nie będzie takie hip-hop. To wiecie, to trzeba... O. To trzeba wziąć i... spróbować chociaż, posegregować to trochę. Monitory tam. Komputery tam. Matko boska. A gdzie krzesła? O, tam krzesła. Klawiatury tutaj. Patrzcie, jak celuje pięknie, nie? O, wyszło, nie? Nie, bo te sprzęty to tutaj będą stały tak, jak stały, nie? Tylko, że biurka chcę powymieniać. No bo jak 5 gwiazdek, słuchajcie, za tę cenę, chociaż nie pamiętam za jaką. To jest tak z moją pamięcią, myślę. Dobra, ops, elegancko. Dobra. No i teraz będę musiał się z tymi biurkami troszeczkę tam nakursować. Ale to już chyba będą biurka, które u nas zostaną, bo już tak na zawsze, tak na stałe. Zerknijmy. Zerknijmy, czy aby na pewno. Nie no, nie ma już nic, co by było sześciogwiazdkowe. A zauważyłem, że jeżeli chodzi o cenę za godzinę, to chyba od gwiazdek zależy, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Pewności nie mam, ale tak mi się wydaje. Tak czy inaczej. Raz, dwa, trzy, cztery... pięć, sześć wezmę. Na początek. Matko i córko. Siedem koła tylko za same te... za same biurka. A te to będę musiał wziąć i zutylizować. No, ładnie rzucasz mi, kurwa, meblami, ładnie mi, ty... Chory, kuźwa, zapryszczałeś, siusiaku, ty. Żeby cię, kurwa, dopadły choroby z wenery, kuźwa, jakieś potwory, ty. Jak tak można? Ale słuchajcie, to samo dzieje się w realu, generalnie... Ostatnio zamówiłem sobie te takie przetwory, bo jak byłem w Borach Tucholskich, to tam w ośrodku udało się kupić przetwory, konfitury. Nie? No i namierzyłem, gdzie to można kupić. W internecie, no bo to oczywiście tam ośrodek sprzedawał czyjeś, nie? No ale namierzyłem i słuchajcie, i zamówiłem. No to przyjechało, kuźwa, to jeden słoiczek był rozpieprzony. To i rzucają tymi przesyłkami, kuźwa. W ogóle nie szanują, nic nie tego. Inna kwestia, że tak na dobrą sprawę, nie jestem do końca przekonany, czy firmy kurierskie w zapisach umowy nie mają tego, żeby żywności właśnie nie przewozić, nie? To by trzeba było tam rozkminić. Dobra, jeszcze nikt w ryja nie dostał z biurka. I że nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Bo to zawsze jest jakaś taka prowokacja, nie? To zawsze jest taki... punkt zaczepienia, nie? Taka zaczepka, taki, wiesz, wiecie o co chodzi, nie? Że ty niechcący niby go tam prygniesz, ten się przyjebie do ciebie, z łapami do ciebie wyskakuje, a ty wtedy, jup, kurwa. To się rzucasz, ciulu.
No ale jeszcze do tego nie doszło. Ja nie wiem, czy to nie zostało przypadkiem poprawione, że te meble właśnie już gości nie biją. Popatrzcie, jak to pięknie wygląda, słuchajcie. Czyż to nie jest piękne? 23 tysiące. Co ja za to mogę mieć? Generalnie potrzebowalibyśmy dwóch nowych kompów, bo to też do wylotu pójdzie. Aczkolwiek krzesło to bym może zostawił, bo to jest to krzesło. Natomiast cała reszta... Co tu się... Aha, to ja jeszcze muszę do... A nie, 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 to chwileczkę. No momento. To my w takim razie weźmy to krzesło stąd. Jaki wydatek. Ja sobie tak wydaję pieniądze, a potem kuźwa, jak bilans przychodzi, to zaczyna to boleć. Dobrze, i postawmy najpierw jednostki centralne. Co by nie było? No to tutaj jeszcze trzeba będzie dokupić... jaka tu aha, tu jest taka klawiatura. No to trzeba będzie jeszcze dokupić zestawy komputerowe 2. Ależ to będzie. Słuchajcie, to już są stanowiska gamingowe. To już nie w kij dmucham, to już jest poważna sprawa, to już jest poważna kafejka. Tu już można przychodzić licząc na to, że tu naprawdę można nawet e-sporty uprawiać. Także nie licho jest, tylko jeszcze myszy trzeba wymienić, jakieś takie właśnie gamingowe. Ale te monitory, przez to, że one mają jakąś siatkę rybacką, której kurwa nie widzę, ale dobrze, nie wiem, ja ślepy jestem, nie wiem, może ktoś z Państwa widzi tę sieć. Jak to się tam nazywa, zaraz będziemy tam patrzeć. W każdym razie te monitory, to one już tak się częściowo nadają do takich zastosowań. Nie wiem, jakie tam jest odświeżanie na poziomie ilu herców, ale ja myślę, że już jakiegoś tam, powiedzmy, StarCrafta dwójeczkę, znaczy właściwie to przepraszam, troszeczkę się tutaj zagalopowałem, w jedyneczkę lub Brood War'a, nie? To by można było pocisnąć tutaj gdzieś na jakimś lanie. Zobaczmy. A, jedno krzesło to będę musiał dorzucić. A to do 20 poziomu to będziemy do tego dążyć. O, to jeszcze lepsze będzie. Dobrze, ktoś na tym będzie siedział i może uda się wygrać. Natomiast my potrzebujemy jeszcze dwa takie kampiciery do tego. O, no z siatką rybną, no mówiłem. Dwa takie monitory. Do tego dwie takie klawiatury i... O, ale myszy są nowe! Myszy... O, są myszy! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ile mnie to wyniesie? Dobrze, stać mnie. Proszę, nie będziemy oszczędzać na graczach. Bo ja bym nie chciał, żeby na mnie oszczędzano. Tutaj nie wiem, co zrobić z tym stanowiskiem tego admina kafejki, bo... Halo, mistrzu, spokojnie, kurwa. Dobrze, myślałem, że komputer gdzieś tam trafi na początek, ale monitor też może być. Komputer jakoś gdzieś tam wcisnę. O, jest i on. Dobra, ustawmy ładnie, równo. Gdzie to kuźwa teraz jest? O. Zobaczcie, ludzie nie dostają z mebli. Trochę szkoda, bo mi się to bardzo podobało. Czuję się ciut rozczarowany. Gruby, gdzie idziesz? Fonflu. Gruby jakiś zbieszony jest, kuźwa, nie wiem, coś go dopadło, nie wiem. Hemoroidy ma chyba. Gruby, nie chodź do kasyna, chodź do nas. Wiecie, tu kuźwa zaraz rozbawimy. No i co? No i teraz będę musiał cholera te myszy stąd pozgarniać, a dopiero co je wziąłem i... Ej,
Mogłem najpierw zerknąć. Ja to ciapciak jednak jestem. Zostaw to krzesło, kuźwa. Ty miałeś myszkę kliknąć. Weź do ręki myszkę, o. Dobra, klawiaturki. A czy to nie jest trochę do Logitecha podobne? Słuchajcie, patrzcie, kurczę, czy to nie jest przypadkiem nie, dobra. Nie, chyba nie jest. Nie, bo patrzę na mojego Logitecha i tak... Nie, to nie jest Logitech. A nawet jak jest, to nie mój. Jak nie mój, to się nie liczy. Pobite gary, kurwa. Dobrze, co my tam jeszcze tutaj myszkę trzeba? No, aż jestem ciekawy, czy przekroczymy już kwotę $40 za godzinę, czy też nie. Ale wy tam macie ubaw z tych filmów. Ja tak czytam te komentarze w międzyczasie, nie? I tak macie ubaw z tych filmów. Ja nie wiem, co was tak bawi. To nie jest wcale śmieszne. Dobrze, zobaczmy. O malutku. O, 41,5. O, a tu? Ty kuźwa, jaka to różnica jest? Poczekajcie chwilę. Weźmy to jakoś. Wszystko spuśćmy tu. Aha, a, czekajcie, coś tu jest, nie halo. Tu 16, tu 18. Co jest, kurwa? Mamy różnicę w kompach. Mistrzuniu. Coś ty kupił? Czekajcie. Ty no, dostałem teraz mindfucka. Ty po aktualizacji się zmieniło? No wiecie co? No ja nie wiem, czy to tak wolno. No dobrze, no ale wszystko przekracza $40. Jedna jedyna rzecz. A, ten to jest i tak nieczynny, więc dobra, odpalamy sklepo. Wszystko tu jest automat? Tak. 11 tysięcy mi jeszcze zostało. Dobra, to idzie do utylizacji w takim wypadeczku. Dzisiaj wymieniam cały sprzęt na nowy, także taki odcineczek. 6 kompiucerów, ale ja myślę, że te 6 kompiucerów to one podołają tak, jak kuźwa by było mnóstwo staroci. Zdaje mi się wydaje, że to więcej przez to miejsca będziemy mieli, tak żeby jeszcze więcej takich kompiucerów ogarnąć. A ustawiając już te stoły, te biurka takie, nie? To my później będziemy sobie poszczególne komponenty tylko wymieniali, więc będzie okej. Nadal nie wiem, jak cholera chować te rzeczy do tego mojego ekwipunku i czy to się da, bo... No nie, patrzyłem tu po lewej stronie, ale tu nie ma nigdzie żadnej opcji, żeby to właśnie schować do ekwipunku. Dobra. Proszę Państwa, mnie jeszcze kupa myszek tam została na podłodze. O, ja to muszę zutylizować wszystko. W związku z tym, no nie będę Państwa trzymał tutaj, bo ja już nic śmiesznego tu nie powiem. Także nie musicie czekać. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.